Mój forszmak będzie inspirowany klasycznym forszmakiem lubelskim, czyli potrawy, która jest rodzajem gulaszu. Ale wersji forszmaku może być kilkanaście, tak jak wersji bigosu. Dlatego też mówię, że będę się tylko inspirował tą klasyczną wersją, doprawię ją troszkę inaczej. A co ważne, to jedna z tych potraw, którą chyba wszyscy lubimy, bo jednogarnkowa, prosto, szybko się robi i można naprawdę solidną grupę ludzi takim forszmakiem obdzielić. Mięso, schab wieprzowy, dokładnie plastry tego schabu od razu kroję w paski o szerokości mniej więcej 1 cm. Doprawiamy pieprz i sól. Tym razem mięso, szczególnie jeśli chodzi o mięso na gulasz, trzeba doprawić od razu mocno, żeby te kawałki rzeczywiście przeszły aromatami przypraw. Smażenie tego mięsa to proces bardzo krótkotrwały. Chciałbym, żeby szybko tylko je skoloryzować lekko, a następnie przełożyć już do żaroodpornego naczynia. W międzyczasie mogę kroić po kolejne składniki. Cebula. To podstawa i baza. Wszystkie składniki, które dodajemy do tego gulaszu, powinny być pokrojone mniej więcej w takie same kształty, paski. Dlatego też cebulę pokroję w paski pod tytułem piórka, nieco grubsze niż zwykle. Kiszone ogórki to kolejny składnik i te ogórki też trzeba pokroić w paseczki. Nie będziemy ich zbyt długo gotować, dlatego paski powinny być nieco cieńsze niż cebula. O właśnie, ładnie skoloryzowane mięso, w środku jeszcze niedopieczone, ale spokojnie możemy przełożyć już je do naczynka, w którym później to wszystko będziemy dusić. Kolejny element, czyli czerwona papryka. Także pokrojona w ładne paseczki, przypominające kształtem i wielkością cebulę, jak również pokrojony i przesmażony schab. Hec! Czosnek w plastry. I to tak naprawdę wszystko, co powinno się zawierać w tym klasycznym forszmaku lubelskim. Natomiast ja bym chciał dodać nieco więcej przypraw i też nieco więcej warzyw, a w zasadzie grzybów. Pieczarki kroimy w tak zwany czosnek, czyli ładne, grube kawałki. Imbir. W przypadku mojego forszmaku imbir odnajduje się znakomicie. Pachnie, prawda? Imbir. Jest lekko pikantny. Dodam trochę imbiru. Mocno nagrzana patelnia, ale jeszcze z aromatem przesmażonego, przypieczonego mięsa. To dobrze, bo to baza również smakowa do sosu. Dodatkowa porcja oleju i zaczynamy smażenie od delikatnych pieczarek. Od razu doprawiam każde z tych warzyw, z wyjątkiem oczywiście słonych, kiszonych ogórków, odrobiną soli i pieprzu. Ciągle chrupiące przekładamy do mięsa. Jeszcze raz odrobina tłuszczu i teraz cebula, czosnek i kiedy przerzucimy dosłownie cebulkę, możemy dodać paprykę, która równie krótko będzie się smażyła co cebula. Chciałbym, żeby papryka była chrupiąca. Przekładamy. Ogórki musimy osmażyć osobno. I co ważne, ogórki powinny być smażone z odrobiną masła, bo wtedy smakują dużo, dużo lepiej. Jak zresztą sam gulasz nabiera zupełnie innych aromatów. Mała kosteczka masła do oleju i ogórki. Dosłownie chwilę prażymy. Do ogórków od razu dodaję imbir. Wtedy, kiedy ogórki kiszone są lekko przesmażone, uprażone na maśle, dodany imbir, który traci nieco ze swojej mocy, ze swojej ostrości, ale rozchodzi się, rozpuszcza w tym maśle znakomicie aromat. To też wszystko możemy przełożyć do mięsa. Troszkę majeranku. No i teraz zasada robienia dobrego sosu. Na początek koncentrat. Patelnia nieco przestudzona. Celowo postawiłem ją z boku i dwie małe łyżeczki koncentratu, który to koncentrat powinien być przesmażony, bo wtedy ładniej rozpuszcza się w sosie. Dodajemy odrobinę papryki. Również do przesmażenia. Możemy to zalać albo zwykłą wodą, albo też odrobiną rosołu. Tak, żeby ten koncentrat i to wszystko, co na dnie patelni jest, rozpuścić. Jest majeranek i jest papryka ostra milona, czyli klasyka. To teraz czas na moje wariacje. Ziarna kolendry utarte z odrobiną kminu rzymskiego. Odrobina tych przypraw zmieni zupełnie smak gulaszu. Dodajmy to wszystko do sosu. Niech się ładnie rozpuści. Troszkę cukru, żeby znowu złagodzić smak koncentratu. I kiedy mamy już taką dobrą bazę, troszkę soli, to dodamy tam
słodką śmietankę, tak żeby całość zrobiła się lekko kremowa. W środku w mięsie jest jeszcze, zobaczcie, może od razu to dodamy do środka, mnóstwo aromatu, więc mamy tutaj ciekawy aromat, dobrą bazę, którą teraz trzeba tylko doprowadzić do odpowiedniej konsystencji poprzez gotowanie, czyli odparowanie. Dobra. Moim zdaniem sos ma już właściwą konsystencję. Chwilę będziemy jeszcze dusić razem z mięsem i warzywami, dlatego też wszystko możemy przelewać do środka. Papryka, pieczarki, chciałbym, żeby zostały chrupiące. To też to wszystko przelewamy już teraz do miski. No i kilka zabiegów dekoracyjnych. Szczypior, ten forszmak ma wyglądać ładnie nie tylko jeśli chodzi o ten efekt dekoracyjny, taki kończący, jak ja teraz robię, ale również na etapie przygotowania. Wszystkie warzywa ładnie, równo pokrojone. Wszystkie warzywa odpowiednio przesmażone. Bo to, moi drodzy, wpływa tylko i wyłącznie pozytywnie na smak potrawy. I jej wygląd. Smacznego. Jeżeli wam się to podoba, to zajrzyjcie to następnym razem. Albo naciśnijcie odpowiedni klawisz. On gdzieś tutaj się wyświetli. Bo wtedy spotykali się będziemy częściej. A ja pokażę wam jeszcze kilka innych potraw.